ustaliliśmy też już w gronie starszych, żeby przez jakiś okres, może przez miesiąc, może dłużej, żeby rozmawiać i dzielić się na temat naszej przemiany, na transformacji w naszym życiu. I Andrzej już tak zaczął, nieco dał taki wstęp tydzień temu, kiedy mówił o pamiętaniu, ale ja dzisiaj chciałabym pójść dalej i to, co mam dzisiaj na sercu, to położyć takie podwaliny, taki ogólny, jakby biblijny zarys tego, na czym polega transformacja i dlaczego transformacja, żebyśmy widzieli, no po prostu, żebyśmy lepiej widzieli, jak się w tej przestrzeni w naszym życiu poruszać. Teraz myślę, że ten czas, który na świecie przeżywamy wszyscy, taki czas, gdzie zatrzęsło się sporo wokół nas i w naszym życiu i też myślę, że my też się w jakiś sposób, my zostaliśmy też potrząśnięci, to między innymi też wierzę, że też Panu Bogu służy właśnie do tego, żeby, tak jak Słowo Boże mówi, że wszystko zostanie potrząśnięte. To zostało zapowiedziane dawno, że Bóg wstrząśnie wszystkim i ma w tym cel, żeby się ostały te rzeczy, którymi wstrząsnąć nie można. I jedno z takich rzeczy jest właśnie charakter też człowieka, że kiedy rzeczy wokół nas jest burza i są potrząsane, to tylko to, co jest w nas stałe i ugruntowane, mocno na skalę, tylko to się ostaje, a wszystko inne będzie się kruszyć, będzie pękać, okaże się słabe. I chciałabym dzisiaj zacząć od takiego wersetu, który według mnie dobrze się nadaje na motto w ogóle tego całego tematu właśnie przemiany i transformacji. To jest Rzymian 8:29, werset, który mówi, że przeznaczył nas, abyśmy się stali podobni do obrazu Jego Syna, żeby on był pierworodny między wielu braćmi. A więc Bóg miał taki zamysł po prostu wobec nas, żeby nas i do tego nas przeznaczył, żebyśmy się stali podobni do Jezusa. My często jako ludzie, kiedy myślimy o swoim życiu, to często nie myślimy w takich właśnie kategoriach naszego przeznaczenia. Raczej myślimy, no jak się urządzić, mieć fajnie, jak mieć wygodnie, jak mieć dobrze, jak po prostu jakby myślimy w perspektywie takiej doczesnej, często o swoim życiu, ale Pan Bóg ma taki właśnie cel dla nas, żebyśmy się upodobnili do Jezusa. To jest Jego myśl dla nas, zamysł dla naszego życia. I transformacja i przemiana jest po prostu wpisana w życie człowieka i nawet nie tylko dla chrześcijan. Ja myślę, że w ogóle jak się patrzymy na ludzkość i na życie ludzi, im jesteśmy starsi, tym więcej mamy takich obserwacji, że tak naprawdę samo życie człowieka też już go kształtuje i zmienia. I bardzo często ludzie starsi mają już po prostu, czy znają Pana Boga w osobisty sposób, czy nie, to po prostu przez samo formowanie życia są już mądrzejsi, są bardziej cierpliwi, są mniej egocentryczni, bardziej kochający. Wiele rzeczy się nauczyli przez życie, że Bóg tak po prostu ustawił pewne rzeczy na ziemi, że my się zmieniamy. My się zmieniamy, bo chociażby to, co też już w przypowieściach Salomona, też Salomon o tym mówił wiele wieków temu, że jak żelazo ostrzy żelazo, tak zachowanie drugiego człowieka wygładza człowiek, że po prostu i życie, i też i inni ludzie formują nas i kształtują. Że taki Bóg ma zamysł po prostu dla wszystkich i czy człowiek świadomie pracuje nad sobą, czy nie, to Bóg i tak nad nim pracuje przez życie, przez innych ludzi. Ale Pan Bóg też ustanowił tak, żeby człowiek był już od dzieciństwa formowany i jesteśmy wszyscy formowani byliśmy wszyscy formowani przez naszych rodziców, no niektórzy jeszcze ciągle są formowani przez też wychowanie, mówię tutaj o młodym pokoleniu, przez naszych rodziców i to był zamysł Boży. I on tak powiedział dawno, że dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom swoim w Panu, bo to rzecz słuszna. Czci ojca swego i matkę, to jest pierwsze przykazanie z obietnicą, aby ci się dobrze działo,
i abyś długo żył na ziemi. A wy, ojcowie, nie pobudzajcie do gniewu dzieci swoich, lecz napominajcie i wychowujcie je w karności dla Pana. A więc Bóg, który ma na myśli właśnie naszą przemianę, najpierw w takich właśnie ziemskich, ludzkich warunkach, On formuje nas przez naszych rodziców. Bo wie, że nasi rodzice mają już dużo więcej mądrości, wiedzy, zrozumienia, roztropności i ze swojego doświadczenia, ze swojej mądrości będą nas formować. I to nawet tak mocno jest, jakby Bóg stoi za tym, że skierował to jako przykazanie, jako pierwsze przykazanie do dzieci, żeby właśnie dzieci były posłuszne rodzicom swoim. To jest słuszna rzecz, to jest dobra rzecz, żeby dzieci były posłuszne. I teraz ja wiem, jako mama, może mniej pamiętam, jak sama byłam jako dziecko w moim rodzinnym domu wychowywana, ale jako rodzic bardziej to widzę, że im dziecko jest bardziej podatne na to wychowanie ze strony rodzica, tym mniej takich wychowawczych jakby kryzysów, czy jakiejś takiej dyscypliny ze strony swoich rodziców musi doświadczać. Im bardziej jest zbuntowane, im bardziej jest niechętne, im bardziej jest oporne, tym ostrzej musi rodzic jakby wobec niego postępować. I podobnie jest, myślę, z naszej relacji z Bogiem, dlatego że kiedy wyszliśmy spod tego parasola i wychowania rodziców, to nie znaczy, że nasze wychowanie się skończyło. Wcale nie. Teraz tak naprawdę to jesteśmy może nawet jeszcze mocniej wychowywani przez naszego Ojca. I zobaczmy, jeśli macie wasze Biblię, to zachęcam, żebyście otworzyli list do Hebrajczyków 12. Ja sobie tutaj też poszukam, bo nie wszystkie wersety sobie tutaj wypisałam. Hebrajczyków 12 i od 5 wiersza jest taki dość długi fragment, ale warto, myślę, się nad nim pochylić, bo właśnie to dotyczy mocno tego tematu. Od 4. Wy nie opieraliście się jeszcze aż do krwi w walce przeciw grzechowi i zapomnieliście o napomnieniu, które się zwraca do was jak do synów. Synu mój, nie lekceważ karania pańskiego, ani nie upadaj na duchu, gdy on cię doświadcza. Bo kogo Pan miłuje, tego karze i chłoszcze każdego syna, którego przyjmuje. Jeśli znosicie karanie, to Bóg obchodzi się z wami jak z synami. Bo gdzie jest syn, którego by ojciec nie karał? A jeśli jesteście bez karania, które jest udziałem wszystkich, wtedy jesteście dziećmi nieprawymi, a nie synami. Ponadto szanowaliśmy naszych ojców według ciała, chociaż nas karali. Czy nie więcej? Winniśmy poddać się Ojcu duchów, aby żyć? Tamci bowiem karcili nas według swego uznania na krótki czas. Ten zaś czyni to dla naszego dobra, abyśmy mogli uczestniczyć w Jego świętości. Żadne karanie nie wydaje się chwilowo przyjemne, lecz bolesne. Później jednak wydaje błogi owoc sprawiedliwości tym, którzy przez nie zostali wyćwiczeni. Tak więc tutaj się dowiadujemy, czy przypominamy może raczej, bo myślę, że wiemy o tym, ale przypominamy sobie, że Ojciec jest tym, który nas traktuje jako dzieci, bo prawdziwie Jego dziećmi jesteśmy, w Chrystusie Jezusie staliśmy się Jego synami, córkami i On nas karci i On nas wychowuje. I często to Jego karanie i to wychowywanie nie jest dla nas przyjemne, dlatego że to On pozwala, żebyśmy przechodzili przez różne trudne, różne nieprzyjemne, różne bolesne dla nas okoliczności, które często, jak słuchajcie, we wszystkich okolicznościach jest trochę Boga, trochę diabła i trochę z człowieka, trochę ludzkiego elementu. I w różnych jakby wydarzeniach, w różnych okolicznościach naszego życia te proporcje są różne. Czasami jest więcej, że po prostu Pan Bóg za tym stoi i to robi. Czasami jest więcej, że to nieprzyjaciel po prostu to sprawił. Ale nawet kiedy nieprzyjaciel coś sprawia, to też Pan Bóg ma jakiś procent w tej całej historii tego, że On chce także i przez to wykorzystać tą sytuację też dla naszego dobra, żeby czegoś dobrego w nas dokonać, a też jest jakiś procent ludzkiego działania, kiedy ludzie się po prostu poddają, ludzie po prostu robią z siebie różne rzeczy.
Ale Pan Bóg jest tym, który ponad wszystko, we wszystkim nas wychowuje. I to wiemy też z listu do Filipian, że On rozpoczął w nas dobre dzieło. To dzieło właśnie przemiany nas na obraz Jezusa Chrystusa. I On, słuchajcie, On nie robi sobie urlopów, On nie robi sobie wakacji, On nie robi wolnych, wiecie, weekendów, przerw, ferii od tego dzieła, które On w nas rozpoczął. On po prostu cały czas nad nami chce pracować. I tym lepiej ta praca, jakby tym szybciej postępuje, im bardziej my rozumiemy, co On chce z nami zrobić. I jakby do czego On w nas dąży. Tym mniej jakby się opieramy i łatwiej się to dokonuje. I tak jak czytaliśmy, że tamci, czyli rodzice, nasi ziemscy rodzice karcili nas według swego upodobania na krótki czas, On zaś czyni dla naszego dobra, abyśmy uczestniczyli w Jego świętości. Właśnie On ma taki zamysł. I my, tak jak małe dzieci nie rozumieją, jak dzieci często nie rozumieją, o co rodzicom chodzi i dlaczego rodzic się tak upiera przy swoim, że musi być tak, że musisz zrobić tak, że tu masz mówić proszę, dziękuję, że masz iść szanować babcię i dziadka i tak dalej, czy masz się uczyć, czy masz myć zęby, czy masz jeść szpinak i różne rzeczy. Dzieci nie rozumieją, ale rodzice jakby wiedzą, że to jest słuszne i właściwe i uczą tych różnych rzeczy, to tak samo my z nami, kiedy Bóg robi różne rzeczy, my często nie wiemy, o co Bogu chodzi, właściwie po co, czemu to jest takie ważne. I my się często tak jakby stawiamy, opieramy, bo my tego jeszcze nie widzimy, co jest dalej. I tak jak jakby w Chrystusie Jezusie uczymy się różnych rzeczy, to widzimy po czasie, że tak, że to było dobre. I dzieci, wiecie, im bardziej dzieci dorastają, tym lepiej też sami widzą, że okej, to było dobre. To nie było dobre być takim egocentrykiem, jest dobrze dzielić się, jest dobrze, żeby nie myśleć tylko o sobie, jest dobrze, żeby też dawać innym i służyć innym. I dzieci w końcu to załapują, tak, to naprawdę jest też frajda w tym i radość i satysfakcja i większe spełnienie, kiedy podzielę się i razem coś, razem się cieszymy, czy razem się po prostu mamy, coś przeżywamy, a nie tylko być skupionym na sobie i tylko wszystko dla mnie. Z czasem dzieci też widzą, że naprawdę to było dobre, że rodzic mnie uczył właśnie myśleć o innych, a nie tylko o sobie. Tak samo z Bożymi rzeczami, kiedy On nas uczy jakby charakteru Jezusa i my widzimy, tak, rzeczywiście jest lepiej, kiedy chodzę w pokoju, a nie w gniewie, że ta droga gniewu nie jest tym, co przynosi, naprawdę rozwiązuje sprawy, że droga łagodności, że droga takiej cierpliwości, ta droga Boża jest lepsza. I my się uczymy tego, że Boże zasady naprawdę są dla nas dobre, ale często dopiero widzimy to po czasie, a na początku jak tego nie rozumiemy, opieramy się i nie współpracujemy dobrze z Bogiem. Ale z czasem coraz bardziej i bardziej widzimy naprawdę to, co Bóg mówi, to, co Bóg mnie uczył, to, na czym Bogu zależy w moim życiu i mnie tak przytrzymywał w tych różnych okolicznościach, mnie przytrzymywał, żeby mnie czegoś nauczyć. Ja nie lubiłam tego czasu prób, tego czasu gdzieś tam właśnie trudnego, ale On mnie czegoś uczył i to było cenne. I często widzę to dopiero po długim czasie. Tak, to było dobre. I nie rozumiałam, dlaczego to tak długo trwa, ale po jakimś czasie dopiero widzę, tak, Bóg wiedział, czego chce mnie nauczyć i to było dobre. To, czego mnie nauczył, naprawdę jest cenne. Więc tak jak też widzimy z historii z Ewangelii Łukasza 15, to był ten rozdział, gdzie ja przez jakiś czas często o tym mówiłam, ale ten rozdział, powiem Wam, cały czas ta historia o synu marnotrawnym, to jest ciągle historia, to jest cały czas historia, przez którą Bóg do mnie mówi o ojcostwie i o synostwie, o sercu ojca i o odpowiedzi syna i o relacji. Nawet dzisiaj rano, kiedy myślałam nad tym tematem, znowu Bóg coś do mnie mówił i coś mi znowu pokazywał. I ta historia też mówi nam właśnie, jakby cały też kontekst tej historii, gdzie właśnie Pan Jezus
był zaatakowany przez faryzeuszy, że czemu ty jesz z celnikami, z grzesznikami, czemu ty jesz z takimi, siadasz z nimi do stołu, z nimi w ogóle obcujesz. To był zarzut od faryzeuszy, a właśnie Pan Jezus jakby nie tłumacząc się, ale pokazując serce, pokazując intencje, pokazując dlaczego, co za tym jest, właśnie opowiedział tą historię właśnie o synu marnotrawnym, że ojciec uczy nas, właśnie kształtuje nas, formuje nas w ten sposób, że okazuje nam, jak się nami cieszy, jak jesteśmy dla niego ważni, jak nas celebruje. To jest najlepsza, to są najlepsze okoliczności do transformacji, do przemiany. To jest ojcowskie, kochające, bezwarunkowy sposób serce ojca. Po prostu nie ma lepszych warunków dla rozwoju dziecka niż kochająca rodzina, niż kochający rodzice. Nie ma lepszych warunków dla naszego rozwoju w rodzinie Bożej niż to ojcowskie, właśnie jeśli ta ojcowska miłość od Boga Ojca, którą możemy doświadczać, kiedy ojciec się nami cieszy, kiedy przyjmuje nas takimi, jakimi jesteśmy. I tak jak słyszałam kiedyś na temat właśnie odpowiedzialności starszych, najważniejszą odpowiedzialnością starszych jest miłować ojcowskim sercem ludzi, jakby w społeczności, że to jest nasza odpowiedzialność, to jest nasze zadanie, reprezentować serce ojca i wyrażać serce ojca. Oczywiście też mamy karmić słowem i tak dalej, jakby no, paść trzodę Bożą, to jest nasze zadanie, ale właśnie ze względu na transformację to właśnie to ojcowskie serce, to jest to, co ojcowska miłość, to jest to, czego potrzebujemy jako dzieci, kiedy wzrastamy i też przed Bogiem, jako Jego dzieci, kiedy On nas formuje. Bo wiemy, że On nas nigdy nie odrzuci, bo wiemy, że On wszystko, co robi i nawet jeżeli nas właśnie gdzieś w różnych okresach przez trudne rzeczy jakby pozwala, dopuszcza różne sytuacje, to dlatego, że też w tych wszystkich okolicznościach chce nas uczyć czegoś o sobie i chce nas formować i kształtować na obraz Jezusa Chrystusa. I często nie rozumiemy też tego aspektu, tutaj czytaliśmy o tym właśnie w Hebrajczykach, ale Biblia też w innych miejscach o tym mówi, że Bóg właśnie nas karci, a nawet nas w jakiś sposób sądzi czy dyscyplinuje. To dzisiaj, kiedy mieliśmy wieczerzę, to właśnie jest fragment ten, który mówi o wieczerzy, mówi też o tym, to może sobie zajrzyjmy do pierwszego, nie zapisałam sobie, gdzie to jest, ale to jest 1 Koryntian 11. Ten fragment mówi właśnie o naszej odpowiedzialności też przed Bogiem. I zacznijmy od wiersza 1 Koryntian 11, 28. Niechże więc człowiek samego siebie doświadcza, czyli jakby bada, sprawdza, bada własne sumienie, osądza. I tak niech je z chleba tego i z kielicha tego pije. Bo dlatego jest między wami wielu chorych i słabych, a niemało zasnęło. Dlaczego jest? Bo nie osądzaliśmy samych siebie. Bo gdybyśmy sami siebie osądzali, nie podlegalibyśmy sądowi. Gdy zaś jesteśmy sądzeni przez Pana, znaczy to, że nas wychowuje, abyśmy wraz ze światem nie zostali potępieni. A więc Pan nas wychowuje, ale On chce to zrobić tak, żebyśmy my najpierw sami siebie dyscyplinowali, najpierw sami siebie badali. On nie chce, żebyśmy musieli Go doprowadzać do takiego miejsca, że On musi nas osądzać. On chce, żebyśmy my sami siebie osądzali. W jaki sposób to się dzieje? To się dzieje po pierwsze przez Jego Słowo. Przez to, że On mówi do nas i uczy nas i napomina nas i chce nas po prostu formować, kształtować przez Jego Słowo. I pamiętacie, niektórzy pamiętają, jak ci, co byli na kursie biblijnym, to zadaliśmy taki na pamięć werset z drugiego listu do Koryntian, przepraszam, z drugiego listu do Tymoteusza 3,16, albowiem całe pismo
przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. A więc najpierw Bóg zamierzył, że przez Jego słowa będziemy poprawiani, nasze błędy będą po prostu usuwane, będziemy wychowywani przez Jego słowo. I teraz, jeżeli robimy to przez Jego słowo, to tak jak dzieci wobec rodziców. Jeżeli dzieci słyszą, co rodzice mówią, słuchają, co rodzice mówią i postępują zgodnie z tym, to już sami siebie jakby dyscyplinują. Ojciec, czy rodzic, czy matka nie muszą już uciekać się do dyscypliny. Natomiast tak jak w tym 1 Koryntian 11, jeżeli się sami nie osądzamy, jeżeli się sami nie dyscyplinujemy, sami tego nie robimy, to wtedy podlegamy sądowi Bożemu, wtedy on musi nas osądzić. I to tutaj czytaliśmy, że dlatego jest między wami wielu słabych i chorych, a niemało zasnęło, czyli umarło przed czasem. To oczywiście nie znaczy, że każda choroba czy każda słabość oznacza, że to jest dyscyplina Boża, bo nie byliśmy posłuszni, bo często to jest właśnie wirus, bakterie czy inne rzeczy, czy po prostu, czy inny powód zupełnie, albo po prostu skażenie, które jest na ziemi. Tak? Ale czasami jest też, musimy to też wziąć pod uwagę, czy to nie jest też tak i wtedy sami też badać swoje życie, tak? Badać swoje życie. Ja pamiętam, jak kiedyś, lata temu to już było, przyszła do mnie taka młoda, wierząca osoba i opowiadała mi pewne bardzo trudne takie okoliczności w jej życiu, w której się znalazła, gdzie doznała gdzieś tam przemocy od jakiejś tam osoby postronnej, której niewiele znała i właśnie przyszła z takim żalem, z taką pretensją, dlaczego coś takiego się stało i tak dalej. I kiedy zaczęłyśmy analizować właśnie tą całą sytuację, to ja próbowałam jej pokazać, że wiesz co, ale ty pewne rzeczy zrobiłaś wcześniej, że znalazłaś się w tych okolicznościach, gdzie doznałaś tej przemocy. To nie było coś, co Bóg wobec ciebie zamyślił. Ty też na jakieś rzeczy nie uważasz. I ona się bardzo na mnie oburzyła, bardzo się po prostu na mnie tak uniosła wobec mnie, że jak ja mogę próbować jej pokazać, że ona też w jakiś sposób się przyczyniła do tych okoliczności w jej życiu. I ja jej powiedziałam, wiesz co, ja tak robię w moim życiu. To, co ja zrobiłam z tobą, jest tym, co ja robię sama w moim własnym życiu, że kiedy znajduję się w jakichś okolicznościach, zadaję sobie pytanie, dlaczego, czy ja w jakiś sposób przez swoje nieposłuszeństwo, przez swoją gdzieś nieuwagę, czy przez nieposłuszeństwo Bogu, czy przez brak roztropności, brak mądrości, czy ja sprawiłam. I jeżeli tak, to Bóg chce mnie czegoś nauczyć, żebym w tym wszystkim, żebym ja coś zrozumiała i czegoś się od Niego nauczyła. I wiecie, ja tak robię w moim życiu, że czasami właśnie, czy często, może jeśli nie zawsze, to na pewno często, zadaję Panu Bogu pytanie w różnych okolicznościach. Czego, Panie Boże, chcesz mnie nauczyć i co mi pokazujesz dla mnie w tym czasie? Co jest tym, w czym Ty chcesz mnie uformować, ukształtować na wzór Jezusa Chrystusa? Bo pamiętacie też werset z listu do Jakuba, gdzie Jakub pisze, że poczytujcie to sobie za najwyższą radość, bracia moi, gdy rozmaite próby przechodzicie, albowiem doświadczenie wasze, czekajcie, bo umknęło mi z pamięci, wyszło mi z pamięci. Ktoś pamięta ten werset, jak sobie go nie zapisałam. Albowiem doświadczenie wiary waszej sprawia cierpliwość. Może lepiej zajrzę do Biblii. Jakuba 1. Poczytujcie to sobie. Za najwyższą radość, bracia moi, gdy rozmaite próby przechodzicie, wiedząc, że doświadczenie wiary waszej sprawia wytrwałość. Wytrwałość zaś niech prowadzi do dzieła doskonałego, abyście byli doskonali i nienaganni, nie mający żadnych braków. Więc to jest właśnie ten zamysł Boży, żebyśmy byli doskonali i nienaganni. To jest ten ostateczny cel, ale na początku przechodzimy różne próby.
i my mamy je poczytywać za radość. I to jest tylko możliwe, jeżeli patrzymy z Bożej perspektywy, właśnie z tej perspektywy, że okej, ta próba prowadzi mnie do wytrwałości, a to prowadzi do doskonałości, bo Bóg chce, żebym był doskonała i nienaganna przed Nim. Taki jest Jego zamysł. I dlaczego taki jest Jego zamysł? Dlaczego jest taki zamysł właśnie, żebyśmy byli doskonali i nienaganni? Dlaczego Bóg nas nie chce zostawić w takim stanie, jak jesteśmy? O co chodzi? Czy nie możemy pozostać tacy, jak jesteśmy i po prostu kształtować siebie na taki wzór, jak nam się podoba i stać się takim człowiekiem, jak nam się podoba? No właśnie, dlaczego nie? To zobaczmy, po pierwsze czytaliśmy to już właśnie tutaj z Jakuba, że chce, żebyśmy byli doskonali i nienaganni, taki jest jego zamysł, ale też czytaliśmy wcześniej, że właśnie w tym liście, w Tymoteusza, że całe Pismo jest przez Boga natchnione, abyśmy byli właśnie wychowani i abyśmy byli doskonali do wszelkiego dobrego dzieła przygotowani. Bo kiedy jesteśmy uformowani przez Pana, jesteśmy gotowi do tych dzieł, do których On nas przeznaczył. I wiemy z listu do Efezjan, że jesteśmy Jego dziełem, jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których On nas przeznaczył, abyśmy w nich chodzili. Więc są jakieś dzieła, które On już wcześniej wymyślił, które On już wcześniej przeznaczył, żebyśmy w nich chodzili. Ale jeżeli nie jesteśmy uformowani na obraz Jezusa Chrystusa, tak jak On chce, żebyśmy byli uformowani, On nie może nam zlecić tych dzieł, nie możemy się podjąć tych dzieł, do których On nas przeznaczył. Obraz Jezusa Chrystusa jest po prostu wymagany do wykonania tych dzieł, które są w Jego zamyśle. I wiecie, Pan Bóg po prostu wie, jakim każdy z nas ma być. I my będziemy, każdy z nas będzie na obraz Jezusa Chrystusa, a jednak każdy będzie inaczej wyglądał. Każdy z nas będzie inaczej ten obraz pokazywał, bo Bóg nas niepowtarzalnie stworzył. Po prostu nas jesteśmy tak indywidualni, tak różnie ukształtowani, tak różnie obdarowani, z tak różną historią i każdy z nas inaczej. I to jest ten geniusz Boży, że On przez każdego człowieka może w inny sposób swoją wielkość, swoje piękno wyrażać w taki indywidualny, niepowtarzalny sposób i każdemu, dla każdego ma jakieś jego dzieła, które tylko ja możemy te dzieła wykonać. I im bardziej poddajemy się właśnie Panu Bogu w tym formowaniu, tym bardziej jesteśmy gotowi, żeby te dzieła podjąć. Wiecie, ja też tak obserwuję siebie, innych i myślę, że bardzo często w naszym takim formowaniu, kształtowaniu siebie, naszych charakterów, często mamy takie pobudki, czasami takie egoistyczne, że po prostu chcemy, żeby nam się lepiej żyło, bo w czymś cierpimy, więc idziemy po radę czy po pomoc, żeby nam ulżyć w tym cierpieniu, czy żebyśmy mieli lepszą relację z kimś, czy żeby nam się lepiej powodziło, czy żebyśmy mieli lepsze zyski, czy żebyśmy po prostu mamy jakieś takie ziemskie benefity, które nam przyświecają w tym naszym formowaniu. I to też jest okej, Pan Bóg też tego używa, tak, że On nas formuje, chce mieć lepszą relację małżeńską, czy chce mieć lepszy wpływ, to po prostu uczymy się czegoś. Ale też myślę, że im lepiej rozumiemy Boży nadrzędny cel tym wszystkim, tym jesteśmy po prostu mądrzejsi i lepiej podatni na to, co Pan Bóg robi. I szukam jeszcze takiego właśnie fragmentu, który też dzisiaj rano czytałam z 2 Koryntian 5:15. To jest ta myśl, która no właśnie, apostoł mówi do Koryntian, my wiemy o Koryntianach, że oni mieli takie mocno, mocno pogańską kulturę, to byli wierzący ludzie, tutaj oni przyjęli Jezusa, ale
wywodzili się z kultury absolutnie pogańskiej i to ta kultura wywarła bardzo mocne piętno na tym, jak byli ukształtowani. I apostoł z nimi od razu po prostu prawdę między oczy. Mówi im po prostu od razu tak, żeby wiedzieli, jakby na czym stoją, ale to jest ta sama prawda, dotyczy też nas. My też tak musimy patrzeć na nasze życie. 2 Koryntian 5:15. Tak musimy widzieć po prostu swoje życie, że on umarł za wszystkich, aby ci, którzy żyją, już nie dla samych siebie żyli, lecz dla tego, który za nich umarł i został wzbudzony. Po prostu im szybciej sobie tą prawdę przyswoimy i zobaczymy, że tak, to o to chodzi, że my nie żyjemy dla siebie, że on umarł za mnie, on umarł za wszystkich, już nie po to, żebym żyła dla samej siebie, ale żebym żyła dla niego, że on dla tego, który za mnie umarł i został wzbudzony. Po prostu to jest tak naprawdę sens mojego życia, że nie dla siebie, tylko dla niego właśnie żyję i dla niego też chcę się zmieniać, nie dla samej siebie. I to o to chodzi. I wiecie, też inny fragment o tym mówi, bardzo mocny fragment z listu do Rzymian, też nie zapisałam go sobie, bo to jest dość długi fragment, ale myślę, że właśnie zakończę na tym, bo to są mocne słowa. Chciałabym, żeby one wybrzmiały dzisiaj w naszym sercu. To jest Rzymian 14, to jest mocny fragment. I chciałabym, żebyśmy tak sobie spokojnie to na koniec przeczytali. Tu jest bardzo dużo, jak ja go dzisiaj rano czytałam, to zobaczyłam, że tu jest bardzo dużo na temat właśnie też naszego formowania. I też nie wiem, czy wy tak macie, czy wam się to też tak właśnie tego tak doświadczacie od czasów kwarantanny, ale ja zobaczyłam, że po prostu mam wrażenie, że Słowo Boże się tak w moim sercu i w moim też tak rozumieniu, tak się wyostrzyło swoje znaczenie i swoją siłę i swoją jakby wagę, swoją moc, jak wcześniej tego jeszcze nie doświadczałam. To jest coś takiego jakby, nie wiem, wyostrzyły się tak jak soczewki w okularach, że nagle po prostu zakładamy jakieś mocniejsze okulary i po prostu widzimy wszystko tak wyraźnie, tak powiększone, chociaż nie myślę, że dostaliśmy jakieś inne okulary poprzez koronawirusa i epidemię, ale myślę, że może jakaś zasłona, może jakaś soczewka, coś, co nam troszeczkę zamazywało obraz, coś zostało zdjęte. I teraz widzimy wyraźnie. I dla mnie właśnie te słowa też bardzo mocno brzmią. List do Rzymian 14. To jest dłuższy fragment, więc spokojnie, cierpliwie czytajmy. A słabego w wierze przyjmujcie, nie wdając się w ocenę jego poglądów. Jeden wierzy, że może jeść wszystko, słaby zaś jada jarzynę. Niech ten, kto je, nie pogardza tym, który nie je. A kto nie je, niech nie osądza tego, który je, albowiem Bóg go przyjął. Kimże ty jesteś, że osądzasz cudzego sługę? Czy stoi, czy pada, do Pana swego należy. Ostoi się jednak, bo Pan ma moc podtrzymać go. Jeden robi różnicę między dniem a dniem, drugi zaś każdy dzień ocenia jednakowo. Niechaj każdy pozostanie przy swoim zdaniu. Kto przestrzega dnia, dla Pana przestrzega. Kto je, dla Pana je. Dziękuję bowiem Bogu. A kto nie je, dla Pana nie je. I dziękuję Bogu. Albowiem nikt z nas dla siebie nie żyje. I nikt z nas dla siebie nie umiera. Bo jeśli żyjemy, dla Pana żyjemy. Jeśli umieramy, dla Pana umieramy. Przeto czy żyjemy, czy umieramy, Pańscy jesteśmy. Na to bowiem Chrystus umarł i ożył, aby i nad umarłymi, i nad żywymi panować. Ty zaś czemu osądzasz swego brata? Albo i ty czemu pogardzasz swoim bratem? Wszak wszyscy staniemy przed sądem Bożym. Bo napisano, jakom żyw, mówi Pan, ugnie się przede mną wszelkie kolano,
i wszelki język wyznawać będzie Boga. Tak więc każdy z nas za samego siebie zda sprawę Bogu. Przeto nie osądzajmy już jedni drugich, ale raczej baczcie, aby nie dawać bratu powodu do upadku lub zgorszenia. Może na tym poprzestaniemy. To jest te pierwsze 13 wersetów. Bardzo, bardzo mocne wersety. Przede wszystkim to, co już mówiłam tam też wcześniej, czytaliśmy, że nie żyjemy dla siebie, ale żyjemy dla Niego. I że taką perspektywę na swoje życie powinniśmy mieć, dlatego że staniemy przed Jego sądem. Więc we wszystkim, co robimy, to tak naprawdę powinniśmy mieć, ale co o tym myśli Pan, bo ja kiedyś przed sądem będę z tego zdawał relację. Więc zastanawiam się dzisiaj, jak, co Pan o tym myśli ze względu na to, na moją odpowiedzialność, albowiem wszyscy staniemy przed sądem Chrystusowym. I każdy z nas za samego siebie zda sprawę Bogu. Ta odpowiedzialność za nasze życie i za po prostu za to, co Bóg nam zlecił, za to, co Bóg do nas mówi, za odpowiedzialność wobec Jego słowa, każdy z nas to poniesie. Wszyscy budujemy na fundamencie Jezusa Chrystusa, ale tak jak w innym rozdziale, do Koryntian mówił Pan Paweł, że baczy, jak buduje na fundamencie Jezusa Chrystusa. Ale też tutaj w tym fragmencie jest taki ważny, jakby ważny aspekt poruszony, że nie osądzajmy jedni drugich, nie oceniajmy jedni drugich, dlatego że kimże ty jesteś, że osądzasz cudzego sługę, czyli mój brat, moja siostra, to jest sługa Pana Jezusa. My nie jesteśmy od tego, żeby formować innych, no chyba, że to są nasze dzieci i są nam dane do tego, żeby wychowywać przez jakiś czas. My jesteśmy, żeby wspierać, żeby być błogosławieństwem, żeby wzmacniać, żeby okazywać ojcowską miłość, ale my mamy baczyć każdy na samego siebie, na swoje własne życie. To samo zresztą mówił też Pan Jezus, powiedział, że żebyśmy nie widzieli źdźbła, czemu widzisz źdźbło w oku brata, a belki we własnym oku nie widzisz. Pan Bóg zawsze chce, żebyśmy zaczynali od samych siebie i same swoje własne życie najpierw sprawdzali, a nie życie innych. Ja zobaczyłam, niestety widzę to czasami też wśród wierzących, że niektórzy młodzi ludzie, a teraz nawet już nie zawsze młodzi też, kiedy wyszli spod właśnie opieki rodziców i takiego wychowywania rodziców, to zamiast baczyć na to, jak kształtują swoje własne życie i jak dają się wychowywać przez Boga, to po prostu zrobili sobie jakby taki styl swojego chrześcijaństwa w tym, żeby wytykać błędy innych, czy to innych braci, czy liderów, czy innych wspólnot, i po prostu są mistrzami w wytykaniu błędów i w krytykowaniu. Natomiast kiedy patrzę na ich własne życie, na ich charakter, to nie widzę charakteru Jezusa Chrystusa mocno i takich owoców też dla Królestwa Bożego. I Pan Jezus nas dawno przed tym przestrzegał, żebyśmy my pilnowali owoców Królestwa, owoców Jezusa, owoców Chrystusowego charakteru w naszym własnym życiu najpierw. I Paweł tutaj, jak wracamy do tego rozdziału, którym chcemy dzisiaj zakończyć, czyli Rzymian 14, że Paweł powiedział, słuchaj, twój brat pości, bo pości dlatego, że chce mi się podobać i chce się do mnie zbliżyć, albo drugi mówi, twój brat drugi, on z kolei je i dziękuję Bogu, wysławia Boga, on je i się cieszy tym jedzeniem i może gotuje świetną potrawę i tą potrawą częstuje całą rodzinę i się cieszą wszyscy tą potrawą, a ty na niego patrzysz, o, i on nie powinni pościć, a nie tutaj ucztować. A Paweł mówi, nie róbcie tak, bo cokolwiek on robi, czy on je, to on je dla Pana, czy on nie je, to on też nie je dla Pana.
po prostu, czy świętuje taki dzień, czy on nie świętuje tego dnia, tak czy inaczej, on to robi dla Pana, więc my się nie zajmujmy osądzaniem i ocenianiem tego, co robi cudzy sługa. To nie jest nasze zadanie. Nasze zadanie jest po prostu pilnować swojego życia i swojego chodzenia przed Bogiem i tego, żeby się Jemu podobać, dlatego że ze wszystkiego zdamy sprawę, nawet z każdego słowa. Z każdego słowa będziemy rozliczani, bo Pan Jezus to powiedział, że z każdego nieużytecznego słowa będziemy rozliczani. Pan Jezus też powiedział, że on nie o nas będzie sądził, ale Jego słowo, to co do nas powiedział. To słowo będzie nas sądziło. Więc przede wszystkim właśnie przez słowo Bóg chce nas kształtować, po pierwsze, ale też czasami musi nas też dyscyplinować, kiedy uzna, że jest to konieczne, bo sami tego nie robimy, tak jak 1 Koryntian 11, jeżeli sami tego nie robimy, to on to musi robić. I myślę, że na tym na razie się zatrzymam. To taki, no nie wyszło mi to w pełni, myślałam, że uda mi się tak w całości, ale myślę, że wystarczy na dzisiaj, bo to takie nie są całkiem, wiecie, łatwe rzeczy i lekkie, ale myślę, że wystarczy jakiś taki wstępny zarys do tematu przemiany, do tematu transformacji. Myślę, że warto w tym czasie właśnie epidemii takich globalnego potrząsania, myślę, że warto się pochylić nad tematem takiej mojej przemiany i mojego upodobnienia się do Pana Jezusa, na ile ja się upodobniłem do Pana Jezusa, na ile właśnie ja reprezentuję Jego, na ile On mieszka we mnie, tak jak apostoł Paweł powiedział, że z Chrystusem jestem ukrzyżowany, żyje już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus, przeto życie moje teraz, życie moje w ciele polega na tym, że na wierze w Jezusa Chrystusa, polega na zaufaniu do tego, jak inne tłumaczenie mówi, zaufaniu do tego, który jest wierny. I ja po prostu, Paweł mówi, ja po prostu nie chcę żyć ja, ale chcę, żeby żył Chrystus. I to jest tak naprawdę nasze dążenie. To jest takie moje pragnienie i powinno być pragnienie każdego z nas, żebyśmy nie ja żyła, ale żeby żył Chrystus. To o to chodzi, o to chodziło Pawłowi, o to chodziło Panu Bogu w nas, o to powinno też nam chodzić, żebym nie żyła ja, ale żeby żył przeze mnie Chrystus. I na koniec się też o to pomódlmy. Ojcze kochany, tak Ci dziękujemy, że Ty jesteś tym, który przez Jezusa Chrystusa w nas rozpocząłeś dobre dzieło. Rozpocząłeś dobre dzieło i pełnisz to dzieło aż do dnia Chrystusa Jezusa, aż kiedy spotkamy się z Nim, kiedy przyjdziemy do Niego, do dnia naszej śmierci. Ty pełnisz pracę w nas, dzieło w nas i Ty pełnisz to dzieło transformacji i przemiany nas na obraz Jezusa Chrystusa. Bo to jest Twój cel dla nas, żebyśmy się do Niego upodobnili. Ty masz zawsze słuszny cel, Ty masz zawsze właściwy cel i Panie, my się chcemy poddać pod ten właśnie Twój cel upodobnienia się do Jezusa. Chcemy, żeby móc myśleć tak jak Paweł, że żyje już nie ja, żeby widzieć samych siebie jako umarłych dla grzechu, jako umarłych dla świata. Chcemy widzieć siebie jako umarłych w Chrystusie Jezusie, a żyjących dla Chrystusa Jezusa, żyjących dla Niego, żyjących dla Ciebie. Pomóż nam, Panie, właśnie tak widzieć, jak Ty widzisz. Pomóż nam widzieć wszelkie próby w naszym życiu, wszelkie doświadczenia w naszym życiu, tak jak Ty widzisz, żebyśmy się umieli z nich cieszyć, chociaż to nam tak ciężko przychodzi, bo tak się źle wtedy mamy, tak się źle wtedy czujemy, ale pomóż nam widzieć tak jak Ty, żebyśmy się mogli cieszyć i radować, że w tym doświadczeniu i w tej próbie Ty jest kształtowana w nas cierpliwość, jest kształtowana w nas wytrwałość, jest kształtowany Chrystus w nas i Ty w nas wtedy dokonujesz swojego dzieła doskonalenia nas. Pomóż nam, Panie, zawsze w każdej próbie też dostrzec i zobaczyć, nad czym Ty teraz w nas pracujesz, Panie, żebyśmy nie szli tak po omacku, ale żebyśmy widzieli Twój zamysł i Twój cel, jaki masz w danym okresie naszego życia. Panie, dziękuję Ci, że
że Ty jesteś doskonałym Ojcem, który daje nam doskonałe warunki do przemiany, bo Ty nas umiłowałeś w doskonały sposób. Ty nas, jesteś Ojcem, który nas przyjmuje po prostu z otwartymi ramionami, tak jak w Ewangelii Łukasza 15 Pan Jezus to opisał, który się cieszy nami, który celebruje bliskość z nami, który ma upodobanie w nas, który rozkoszuje się nami, bo tak umiłowałeś nas po prostu z całego serca i przyjąłeś nas miłością, ukochałeś nas miłością bezwarunkową. Panie, dziękujemy Ci, że Twoja doskonała miłość stwarza takie dobre warunki dla naszej przemiany. Wielbimy Ciebie, Panie, i wysławiamy, że Ty jesteś tym, który nas przeznaczył dla siebie, do synostwa, do relacji. I Ty przemieniasz nas na obraz Jezusa Chrystusa. Panie, dziękuję Ci, dziękuję Ci, dziękuję Ci. Dziękuję Ci za Twoje dzieło w każdym z nas, że nie zostawiasz nas w takim miejscu, jak nas zastałeś, ale nas przemieniasz. Panie, błogosławię każdego mojego brata, siostrę, błogosławię i Panie, pragnę Twojego uwielbienia w naszym życiu, abyś Ty był uwielbiony, bądź uwielbiony, Panie, w życiu każdego z nas. Jesteś tego godzien, by przez nas się uwielbić, jesteś tego godzien, byś odebrał sobie chwałę przez życie, przez serce, przez charakter każdego z nas. Amen.